Boże, Ty chciałeś, abyś
święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w nawodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. Spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dziś twierdzą podobną, kolumną ze stali i murem zbliżonym przeciw całej ziemi, przeciw królom ludzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochronić. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Młodości i do tej chwili głoszę Twoje słowo.
z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Herod kazał pochwycić Jana, związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się do niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem uczuł lęk przed Janem, znając mojego męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, to dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę, o co mam poprosić. Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgłych i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kartę i polecił przenieść głowę jego. Ten poszedł, ściągnął więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dał ją swojej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zadali ciało jego i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przedstawiciel świętego Jana Chrzciciela, przedstawne Zbawicielowi nasze potrzeby. Módlmy się za Kościół powszechny, aby wiernie szczep prawdy objawionej przez Boga Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za papieża Franciszka, aby tak jak Jan Chrzciciel nie wahał się mówić prawdy, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujący władzę, aby w swoim postępowaniu nie kierowali się względami ludzkimi, lecz prawdą i dobrem, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za żyjących w związkach niesakramentalnych, aby ze wszystkich sił, tak jak najlepiej potrafią, postępowali za Chrystusem, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej, tej gdy Ty istnieć, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłego z niej Ewa i tych, którzy odeszli z tego świata, aby dzięki ofierze Chrystusa osiągnęli wieczne szczęście, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji pana Franciszka w 70. urodziny, bo ten urzęd właśnie otrzymał. Z tej okazji przynieśli tu do kościoła, więc niech Matka Boża, jego święty patron, wypraszają łaski i dalej potrzebne w codziennym życiu, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby to dzisiejsze spotkanie z Jezusem uczyniło z nas apostołów jego miłości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty sprawiłeś, że święty Jan poznał prawdę o Tobie i nad wszystko Cię umiłował. Daj nam odwagę o przyznawaniu się do Ciebie, abyśmy wobec świata byli wiernymi świadkami Ewangelii, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, na dzięki Twojej pełności otrzymać godzinę, która z owocem biednego przodu pracy na ludzkich, Tobie już nosimy, aby stało się dla nas na Twoim duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij złożone dary i udziel nam tej prawości życia, którą święty Jan Chrzciciel głosił na pustyni odważnie przypieczętował krwią swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego.
podobnie po wieczerze wziął kielich. Ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszystko. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas spokoju. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zmysły i rozum słów.